Siemanko, witam was serdecznie, z tej strony Typek. Słuchajcie, dzisiaj będzie o FPS-ach, o FPS-ach Heroes and Generals, ponieważ często co jakiś czas na moim kanale pod filmikami pojawiają się komentarze, w których prosicie o jakieś porady, jak zwiększyć liczbę FPS-ów w Heroes and Generals. Ja wiem, że ta gra jest słabo zoptymalizowana na starszych komputerach, naprawdę są problemy z tymi FPS-ami, żeby ta gra płynnie chodziła. No i co się dzieje w tym momencie, jeśli potrzebujecie tych FPS-ów więcej? No, większość z was prawdopodobnie wchodzi po prostu na YouTube'a, wpisuje sobie Heroes and Generals FPS, albo tam Lower FPS, no i macie, albo nie macie, macie czy nie macie, macie. Listę filmików mówiących o tym, jak zwiększyć sobie liczbę FPS-ów w grze. Ale niestety, część z tych filmików, tu na przykład Koton, część z tych filmików zmniejsza te FPS-y poprzez wykorzystanie pliku INI. I teraz bardzo ważna rzecz dla was. Jeśli nie wiecie, co to jest plik INI, to zostawcie to, to w ogóle tego nie ruszajcie. Jeśli nie macie pojęcia o komendach w pliku INI, to się tym w ogóle nie bawcie, bo naprawdę możecie sobie narobić kłopotów. I nieraz już miałem komentarze pod filmikami, dostałem bana, nie wiem za co. Potem pytam, czy zmieniał coś w pliku INI, mówi, że no coś tam zmieniał. Nic nie usuwał, coś tam, ale oczywiście nikt się nie przyzna, co robił dokładnie, no bo to są generalnie to może być uznane za cheaty. I moim zdaniem słusznie. Ponieważ w pliku INI, już wam pokazuję, plik INI znajduje się w katalogu gry. W większości gier jest plik INI, nawet chyba we wszystkich, ale nie zawsze jest go tak łatwo znaleźć. Tu jest plik INI, klient INI. Otwieracie go za pomocą notatnika, czy jakiegoś tam edytora tekstowego, jaki macie. I tutaj, tu z reguły jest więcej tych wszystkich ustawień. Tutaj jest jakoś tak wyjątkowo mało, ale z reguły w tym pliku INI jest dużo więcej ustawień. I no, po prostu nie wiem, czy wam coś mówią te linijki tutaj. Podejrzewam, że większości z was nic to nie mówi. I teraz jeśli wy na YouTubie ktoś wam powie na filmiku, że no dobra, znajdźcie taką a taką linijkę, usuńcie ją i będziecie mieli 20 FPS-ów więcej. Tylko że tutaj bardzo często to jest podzielone na sektory. I niektóre z tych linijek się powtarzają, tylko w różnych kategoriach. Jeśli wy usuniecie nie tą, co trzeba, to niestety możecie sobie narobić problemów. I w tym momencie, w najlepszym wypadku, po prostu wam się gra nie odpali. To jest najlepszy przypadek, bo później może być tylko gorzej. Albo pojawią wam się jakieś glitche graficzne, albo jakieś artefakty, a w najgorszym razie możecie dostać bana na stałe. Ponieważ plik INI przy każdym uruchomieniu gry jest sprawdzany przez grę pod względem poprawności i zgodności. On musi mieć określoną formę, określone rzeczy muszą w nim się zgadzać z tą wersją serwerową. Jeśli coś tam nie pasuje, to od razu z automatu, nawet nikt nie będzie tego sprawdzał. Po prostu jeśli coś w tym pliku INI się nie zgadza, to z automatu dostajecie bana. I żadne rozmowy z supportem potem tego nie naprawią. Bo jeśli support się dowie, że wyruszaliście plik INI, to jesteście skończeni po prostu. To nawet z nami nie będą dyskutować. Ruszaliście INI, do widzenia. Ban. Także wszelkie filmiki na YouTubie mówiące o tym, co trzeba zmienić używając konsoli w Heroesach, używając edytora pliku INI. Jeśli nie macie pojęcia o tej edycji pliku INI, to zostawcie to, nie ruszajcie tego. Ja wam za chwilę pokażę, co możecie zrobić, żeby te FPS-y sobie poprawić, ale chcę was ostrzec po prostu, bo możecie sobie naprawdę narobić problemów i z tego co wiem, to sporo osób już sobie narobiło, bo naprawdę często pod moimi filmikami pojawiają się właśnie pytania dotyczące no właśnie tej sprawy, dlaczego dostałem bana. No i potem się okazuje, że grzebali w pliku INI, no i wszystko jasne. Po prostu w pliku INI są zapisane informacje dotyczące ustawień graficznych gry, różnych parametrów dotyczących gry, cieniowania, tekstur i po prostu, no jeśli tam coś namieszacie, to jest kaplica. Nawet nie ma co próbować tego naprawiać potem. Także tyle jeśli chodzi o filmiki YouTube'owe związane z edycją pliku INI. Trzymać się od tego z daleka, jeśli nie wiecie o co chodzi. I teraz wam pokażę, co możecie zrobić, żeby sobie te FPS-y poprawić. Zobaczcie. Najpierw pokażę wam, co się dzieje, jeśli macie Chroma odpalonego.
Szczególnie jeśli na przykład oglądacie jakieś seriale na stronkach właśnie z filmami online albo serialami online. Ja tu sobie odpaliłem dwie zakładki, żeby wam pokazać, o co chodzi. Popatrzcie. Włączę sobie menedżer zadań. Mam teraz użycie procesora 100%. 92, będzie się wahało tak między 70 a 100%, ale bardzo duże, praktycznie cały procesor zawalony. I to powodują właśnie, przynajmniej w moim przypadku, takie użycie procesora powodują właśnie te strony z filmami typu Allplayer, czy seriale online, czy jakieś serialosy. Wszystkie te strony, na których oglądacie filmy czy seriale online, one zapychają strasznie procesor. Teraz zobaczcie, co się stanie, albo jeszcze wam pokażę w grze. Odpalę jakąś mapkę, zobaczycie sobie od razu różnicę w FPS-ach. Także słyszymy się za chwilkę, jak już będę na mapie. Okej, jestem już na mapce. Zobaczcie w prawym górnym rogu liczba FPS-ów. 20, 40, 70, znowu 20. W zasadzie mało. Przy moim sprzęcie to się nie powinno dziać. Bo naprawdę mam dosyć mocny komputer i do Heroesów w zupełności jest przynajmniej z 3 razy za mocny, ale pokażę wam po prostu, o co chodzi. Mam 30 FPS-ów, tak? Teraz zobaczcie, co się stanie, jak zamknę zakładki z filmami. Ciach. Jest różnica ogromna, naprawdę. Mówię wam, po prostu te stronki, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale te stronki z filmami online'owe, one strasznie zapychają procesor. Teraz wam jeszcze pokażę, co się dzieje z użyciem procesora. Pamiętacie, było... O, czekajcie, bo tutaj widzę... czekajcie, jeszcze spróbuję zamknąć całkiem Chroma. Odświeżymy to. No, kurczę, powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie aż takie zużycie procesora, no ale jak widać, same Heroesy widzę, kurczę, 80% żrą. Dziwne. Ale przynajmniej teraz cały procesor jest wykorzystany przez Heroesy, a nie przez stronę internetową. I dlatego mamy ponad 100 FPS-ów. Nie wiem, spodziewałem się, że Heroesy jednak będą mniej tego procesora zużywać, no ale cóż, ciekawostka. Całe życie się czegoś uczymy, sam nie wiedziałem. Ale przynajmniej FPS-y są w porządku. Dobra, ja już sobie z tego... Aha, i teraz, tak jak mówiłem, to jest jedna rzecz, żebyście zwracali uwagę na to, żeby te stronki były zamknięte, jak odpalacie Heroesy, bo one potrafią wam naprawdę... No widzieliście, 100 FPS-ów mniej miałem przez te strony odpalone w tle. Teraz co jeszcze możecie zrobić, żeby te FPS-y zwiększyć? Nie jestem pewny, ale domyślnie chyba jest tak, że macie włączoną synchronizację pionową w grze. Synchronizacja pionowa wyrównuje wam liczbę FPS-ów do częstotliwości odświeżania ekranu. Jeśli macie monitor, który po prostu ma ustawione odświeżanie na 60 Hz, to synchronizacja pionowa wyrówna wam FPS-y do tych 60 FPS-ów i więcej nie będziecie mieli. Max 60, koniec. Jeśli macie słaby sprzęt, może wam to ograniczyć nawet jeszcze bardziej. Więc patrzcie, teraz mam 60, wyłączę synchronizację pionową, zastosuj. I mam znowu 120. Także sprawdźcie, czy macie tę synchronizację pionową wyłączoną. To musi być wyłączone. Poza tym wiadomo, no, wszystkie ustawienia, jakość cieni, jakość obiektów, jakość chmur, przetwarzanie wtórne, przetwarzanie efektów szybkiego wygładzania, to wszystko możecie sobie ustawić na minimum. To też wam powinno troszeczkę boosta dać do FPS-ów. Teraz zobaczymy. No i jest, powiedzmy, z 50 FPS-ów więcej. Tak różnie, bo to widzę raz tak, ale generalnie średnia wychodzi o jakieś 50 FPS-ów więcej. Także to wam też może pomóc oczywiście, no ale to chyba wszyscy wiedzą, że suwaki na low albo na high robią różnicę. No i tyle. W zasadzie jeśli chodzi o takie bezpieczne zwiększenie FPS-ów, to jest wszystko, co możecie zrobić. Wyłączyć te stronki w tle, wyłączyć synchronizację pionową, no i zjechać suwaki na minimum. I to tyle, co możecie zrobić, żeby bezpiecznie te FPS-y zwiększyć.
mówię, wszelkie ingerencje w plik INI to jest na własne ryzyko. I jeśli coś się spieprzy, to nikt nie będzie was pytał o żadne wyjaśnienia. Po prostu dostaniecie bana z automatu i koniec, żadnej dyskusji nie będzie. Także mówię, jeśli się nie orientujecie, nie kumacie o co chodzi w tym INI, to nie słuchajcie nikogo na YouTubie, co trzeba zmienić w pliku INI, bo po pierwsze, te filmiki bardzo często są stare. Popatrzcie, to jest filmik sprzed roku u Kotona. W tym czasie wiele rzeczy mogło się zmienić w samym silniku gry, w tej grafice, w ustawieniach, a co za tym idzie też w pliku INI. I teraz to, co było rok temu generalnie uznawane za legalne, za w porządku, w tym momencie może na przykład zmieniać pewne rzeczy w grafice gry, które już zostaną uznane za cheaty. I nawet jeśli wy rok temu wprowadziliście jakieś zmiany do tego pliku INI, to po którejś aktualizacji może się okazać, że dostaliście bana, a nic nie zmienialiście, dostaliście bana po prostu. Właśnie przez to, że rok temu coś w tym pliku INI zmieniliście, w tym momencie on ma inne ustawienia, zmieniły się po jakimś update'cie i nagle się okazuje, że coś wam tam się namieszało i dostaliście bana. Także mówię, jeśli coś zmieniacie w pliku INI, musicie być na 100% pewni, że wiecie co robicie i że będziecie o tym pamiętać, co zmienialiście. Bo mówię, bo po jakiejś aktualizacji może się okazać, że to co zrobiliście rok temu będzie powodem do tego, żebyście rok później dostali bana. Troszkę się powtarzam, ale to jest naprawdę ważne, bo mówię, no plik INI, tam są zawarte podstawowe ustawienia gry, podstawowe parametry gry i jeśli tam coś zrobicie nie tak, to po prostu finito, ban i do widzenia. Także mówię, ten filmik chciałem wam po prostu nagrać jako taką przestrogę, żebyście się nie pchali, nawet jeśli wydaje wam się, że gościu na YouTubie ma pojęcie co mówi, to wcale nie musi być tak, że on rzeczywiście ma pojęcie. Bo wiecie jak się robi filmiki, no każdy na tych filmikach udaje, że ma pojęcie o tym co mówi, no bo co ma się przyznawać, że nie ma. Robi poradnik, więc musi sprawiać wrażenie, że wie o co chodzi, jeśli po prostu i nie jesteście w stanie określić, czy on rzeczywiście ma pojęcie, czy nie. A dla niego to jest, wiecie, dla niego to nie jest żaden problem, że ktoś tam bana dostanie. No co, no on zrobił filmik, nabił 100 tysięcy, 200 tysięcy wyświetleń i jest zadowolony, a że ktoś tam bana potem przez niego dostanie, to jego to nie interesuje, ma to w dupie, nie? Także po prostu mówię, nie wierzcie to, co tam ludzie gadają o tym INI. Po prostu pliku INI się nie rusza. Jeśli nie macie pojęcia, o co w nim chodzi, to go po prostu nie ruszacie. I tyle. Dobra, już nie będę się już powtarzał. Mam nadzieję, że zrozumieliście i że będziecie się trzymać z daleka od tego pliku po prostu, bo mówię, no możecie sobie dużych problemów narobić, a Heroesy to nie jest gra, którą się łatwo zaczyna od nowa. To jest... Na tą grę się poświęca kupę czasu, kupę godzin na zdobycie tego całego sprzętu, ekspienie tego wszystkiego. Jest bardzo czasochłonna gra i szkoda by było to wszystko stracić przez taką głupotę. Także mówię, tyle z mojej strony, mam nadzieję, że wam troszeczkę pomogę, że wyjaśnię, bo mówię, często mi się komentarze pojawiają z pytaniem, co się stało, że dostałem bana. No właśnie, prawdopodobnie grzebaliście coś w INI i niestety i tyle. I to był główny powód. Okej, na dzisiaj tyle. Zapraszam na kolejne odcinki, zostawcie lajka, jeśli odcinek wam się przydał, komentujcie i do usłyszenia. Cześć!